Moim i Państwa gościem jest burmistrz Skoczewa Mirosław Sitko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie burmistrzu, jak by Pan podsumował ten zeszły rok? Jaki to był rok dla gminy Skoczów? Zapewne wszyscy zaczynają od tego, że był to rok, w którym wybuchła pandemia i mieliśmy problemy. No i nie inaczej tutaj, prawda? No właśnie. Zresztą ten reżim widać dzisiaj na naszych twarzach, no bo niestety w Urzędzie Miejskim w Skoczewie też jest COVID i też musieliśmy niektóre wydziały dość mocno zamknąć. Właściwie urząd jest tylko na umówione godziny. No tak, w marcu zeszłego roku pojawił się COVID, zaczęły się problemy, zmiana przepisów, perturbacja pracy w szkołach, w urzędach. Wszystko to miało na nas wpływ, miało też wpływ na nasze wydatki, podatki, na realizację inwestycji. Niestety podwykonawcy również mieli pracowników chorujących na COVID, a więc mieliśmy na przykład sytuację, że prawie gotowy dach, tylko brak w nim okien dachowych. I te okna dopiero przychodziły tam po jakimś czasie. Otóż ja bym może zaczął od tego, że chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się mocno w zwalczanie skutków COVID-u. Przede wszystkim pracownikom opieki społecznej, która cały czas funkcjonowała, która ani przez jeden dzień praktycznie nie była zamknięta. Pani dyrektor dzieliła pracę na sekcje, na grupy, tak aby się nie spotykali i to gwarantowało nam w różnych okresach pewną gwarancję pracy. Naszym sukcesem niewątpliwie było to, że funkcjonowały wszystkie jednostki oświatowe, że właściwie nie było ani dnia przerwy, że egzaminy odbyły się wszystkie we właściwym terminie, że potrafiliśmy zorganizować jako chyba jedni z pierwszych w Polsce organizację narzędzi do nauki zdalnej. Wyposażyliśmy szkoły w sumie w 120 laptopów w ramach rządowego programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus. Zmodernizowaliśmy sieć informatyczną w szkołach i przedszkolach. Z oszczędności w budżecie wynikających z tego, że niektóre jednostki jednak w bardzo ograniczony sposób funkcjonowały, energia, dowozy, świetlice, zakupiliśmy dla przedszkoli laptopy, tablice interaktywne, monitory dotykowe. To jest ten sposób nauki, który jest dla nas kontrowersyjny, dla mnie starszego pokolenia niespotykany wcześniej, ale chyba nieunikniony na przyszłość, że jednak elektronika będzie w dużej mierze rządzić oświatą. To znaczy chciałbym, żeby ludzie rządzili oświatą, ale elektronika w sensie technicznym no jest to już nieuniknione. Ale również walczymy o ekologię. Zakupiliśmy 32 kompostowniki do wszystkich jednostek. Chcemy, żeby dzieci uczyły się kompostowania i wiedziały, co to wszystko jest. Zrealizowaliśmy zieloną pracownię w szkole w Kiczycach, która świetnie funkcjonuje, jeśli tylko dzieci są w szkole. Zakończyliśmy realizację projektów w 6 szkołach podstawowych, projektów unijnych. Rozpoczęliśmy realizację projektów w przedszkolu Odkrywam siebie i świat i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wiele rzeczy mógłbym tutaj wymienić, no ale może nie o to chodzi. No właśnie, bo to jakby już wszystko za nami, ale jeżeli chodzi o te inwestycje, to jest Pan zadowolony, jeżeli chodzi o ten zeszły rok? Udało się wszystko zrealizować, to co Pan zaplanował, co zaplanowaliście? Prawie wszystko. Niestety nie udało nam się zmodernizować basenu, chociaż w tym zakresie, w którym było to niezbędne minimum, udało nam się to zrealizować. Termomodernizacji nie zrobiliśmy, ale to wynikało z tego, że firma była niesolidna. Natomiast chcę przypomnieć, że nasz budżet zeszłoroczny inwestycyjny był rekordowy na sumę 40 milionów. Obejmował bardzo duże inwestycje. Kończąc oświatę, zbudowaliśmy pierwszą windę dla niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Pierścu za 500 000.
A niezależnie od tego, od 2019 roku kontynuowaliśmy dwie duże inwestycje: termomodernizację i przebudowę hali widowiskowo-sportowej na ulicy Góreckiej na naszym stadionie miejskim oraz modernizację, przebudowę kamienicy Renek 3 wraz z budową parku leśnego na Górnym Borze. To jest powiązane dlatego, że w tej chwili kończymy wyposażanie budynku na Rynku 3 na dwóch kondygnacjach w wyposażenie, które będzie prezentowało walory przyrodnicze naszej gminy i to w takiej formie, w której można dotknąć, zobaczyć, szczególnie ciekawej dla młodych ludzi, dla uczniów. No i tutaj, panie burmistrzu, już tak płynnie przeszliśmy do tego roku, bo ja właśnie chciałam od tej inwestycji zacząć. Nowy budynek w starej kamienicy, Rynek 3, można tak powiedzieć? Celem tej przebudowy było stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej. Jest to olbrzymi budynek. On już był w takim stanie technicznym, że można powiedzieć, niedługo groziłby zawaleniem. Drewniane stropy, w fatalnym stanie dach, brak jakiegokolwiek ogrzewania, zmurszałe mury, które już zaczynały się sypać. W związku z tym nie było innej decyzji. Stanąłem przed takim wyborem, jak moi zresztą poprzednicy. Może go sprzedać, ale cena spadała już tak bardzo, że gdyby spadła poniżej pewnej wartości, sprzedaż byłaby niemożliwa ze względów prawnych. W związku z tym drugie rozwiązanie remontować. Ale na tego typu remonty nie ma środków. Nigdzie w żadnych programach ani funduszach. W związku z tym został wymyślony to Centrum Edukacji Ekologicznej w powiązaniu właśnie z Parkiem Leśnym na Górnym Borze. Bo jeżeli chodzi o nasze walory ekologiczne, mówiąc tak górnolotnie, ale przede wszystkim naszą przyrodę wspaniałą, piękną, widoki, roślinność i nie tylko, ptaki, zwierzęta, ryby, które tu mamy, cieki wodne, to jest coś wspaniałego, co powinniśmy bardzo dobrze znać, a bardzo często po prostu dla nas jest to oczywistością, mamy to, więc nie zwracamy na to uwagi. To, że się tym zaczynamy interesować, że rodzice chodzą do parku leśnego, zaczęli chodzić jesienią, jeszcze co prawda łąka kwietna nie funkcjonuje, jeszcze tam pewne elementy dopiero będą kwitnąć i rozrastać się na wiosnę, ale już jest olbrzymie zainteresowanie i dzieciaki właśnie mogą zapoznać się z tym wszystkim, co u nas żyje i rośnie. I to jest właśnie najcenniejsze, a w formie takiej ożywionej, co prawda w formie elektronicznie ożywionej, będą mogli to wszystko obejrzeć na dwóch piętrach Centrum Edukacji Ekologicznej. Myślę, że rozpoczniemy gdzieś na przełomie, jeszcze przed wakacjami. Oficjalny termin rozpoczęcia funkcjonowania to jest wrzesień bieżącego roku. Pewne poślizgi nastąpiły, związane one były z COVID-em właśnie, bo jedna firma, która tutaj funkcjonowała, firma budowlana, zatrudniająca między innymi, czy pracująca w konsorcjum z Czechami, no jak Państwo pamiętacie, Czesi mieliśmy granice zamknięte przez pewien okres, w związku z tym te prace tutaj trochę utknęły, a niezależnie, tak jak mówiłem wcześniej, z podwykonawcami, no można coś robić, jeśli się ma materiały. Jeśli te materiały nie dochodzą na czas, nie można tego robić, więc mieliśmy poślizg. A w tym budynku jest dwóch wykonawców. Ten budowlany, który już wszystko zakończył, budynek mamy odebrany, dopuszczony do użytkowania przez nadzór budowlany, przez Straż Pożarną, przez UDT, bo winda jest w środku. W związku z tym mógłby już funkcjonować. W tej chwili go doposażamy, bo tak jak powiedziałem, na dwóch piętrach będzie urząd, a na dwóch będzie Centrum Edukacji Ekologicznej i to wszystko jest w tej chwili doposażane. A Centrum Edukacji Ekologicznej ma termin zakończenia swoich prac do 30 kwietnia, więc
jeszcze jest to kończone. Przejdźmy do sportu. Pan już wspominał tutaj o termomodernizacji, o przebudowie tego budynku i hali sportowej przy stadionie miejskim. Wróćmy jeszcze na chwilę, na jakim etapie obecnie tam są prace? Te prace budowlane już się zakończyły. Prace budowlane zakończyły się jeszcze w 2020 roku. Budynek jest również odebrany przez nadzór budowlany i dopuszczony do użytkowania. Oczywiście musimy ten nowoczesny obiekt doposażyć. Dwukrotnie co najmniej powtarzaliśmy przetargi na doposażenie, ponieważ w trakcie tych przetargów są możliwe różne perturbacje, tak się czasem zdarza. I część tego sprzętu, większą część już mamy, resztę będziemy mieli do końca maja. Głównie wyposażenie sportowe. Budynek jest imponujący, ma powierzchnię ponad 1700 m2, 206 miejsc siedzących. Są tam osobne szatnie i sanitariaty z prysznicami dla drużyn, również dla drużyn szkolnych, dla sędziów, sauna, siłownia, nowoczesna loża widokowa na boisko. Także myślę, że to będzie taki bardzo istotny budynek w tym niewielkim miasteczku. Posiada nowoczesną instalację fotowoltaiczną, klimatyzację oczywiście, gazowe centralne ogrzewanie, systemy specjalnej wentylacji. No myślę, że to jest już taki budynek wybudowany na miarę XXI wieku. Zresztą jeżeli chodzi o rynek 3, to jest to samo. Wartość tej inwestycji niespełna 8 milionów złotych bez wyposażenia. Panie burmistrzu, jeżeli jesteśmy w tym temacie sportu i rekreacji, to proszę nam powiedzieć, co to takiego flow park, no i gdzie taki park będzie, bo wiem, że gdzieś na terenie Skoczowa. Mamy takie miejsce, które jest już częściowo zagospodarowane przy ulicy Mocko, z tym, że większa część tego terenu między torami kolejowymi a ciepłownią nie jest wykorzystana. Tam w tej chwili mamy skatepark, natomiast będziemy doposażać go. Został zaprojektowany flow park i w tym flow parku będą takie urządzenia, które będą służyć do street workoutu. Młodzież wie, o co chodzi. Młodzież wie, o co wykonywania chodzi. Treningu z użyciem różnego rodzaju urządzeń do podciągania się. To jest bardzo modne i bardzo rozwijające sprawność fizyczną. Było takie zapotrzebowanie, były takie głosy, że właśnie młodzież potrzebuje takiego parku? Bo skąd pomysł? Było. To jest, to może powiedzmy tak, to jest moda, ale ona wychodzi stąd, że zauważono, że właśnie tego typu podciąganie się, ćwiczenia fizyczne powodują ogólny rozwój fizyczny dziecka i są bardzo dobre dla zdrowia, dla rozwijania mięśni, dla rozciągania, że tak powiem, ciała, więc stąd te flow parki powstają. Mhm. Jakie koszty inwestycji, no i kiedy można już tam skorzystać z tych urządzeń? Koszt ogólny około 79 tysięcy. Myślę, że późną wiosną będzie można z tego skorzystać. Późna wiosna to jest, ja tak ostrożnie mówię, bo to wiadomo jak z tymi podwykonawcami, że czasem coś nie dojdzie, jakaś śrubka i trzeba przesuwać terminy, ale myślę, że przełom maja i czerwca, że ten flow park będzie już istniał i reszta parku będzie również doprojektowywana dla małych dzieci. Chcemy tam wykonać również pump track, jeżeli nam się zmieści, więc w tym jednym miejscu powstałby taki uniwersalny plac zabaw dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Jeżeli już tu mówimy o dzieciach i młodzieży, to panie burmistrzu, oświata, co w tym zakresie, jakie remonty przewidzieliście na ten rok w szkołach, przedszkolach? Może od tego zacznijmy. Remonty, jak co roku, zwracamy uwagę na to, żeby na bieżąco poprawiać wszystko to, co należałoby w szkołach i przedszkolach poprawić. Wydajemy na to około 500 000 zł. W obecnym roku, pomimo pandemii, a może w związku z tym mamy większą swobodę działania w szkołach i te kolejne 500 000 wydamy na kolejne zadania remontowe. Będziemy budować nowe przedszkole. Dostaliśmy z Funduszu Inwestycji Samorządowych
4 miliony na budowę przedszkola. Jest już ogłoszony przetarg. Myślę, że do wakacji, może w trakcie wakacji przyszłego roku to przedszkole powinno być oddane do użytku. Wartość łączna z wyposażeniem to jest około 5 milionów złotych. Warto to zrobić. W poprzednim roku pewna grupa młodych ludzi nie dostała się do naszych przedszkoli. Jak oddamy to przedszkole, będziemy mogli zagospodarować i udostępnić miejsca przedszkolne wszystkim dzieciom w rocznikach przedszkolnych w całej gminie. Także trzeba to po prostu zrobić. Czyli będzie więcej miejsc w przedszkolach? Dokładnie, będzie to przedszkole dla trzech grup, w sumie 75 dzieci. Panie burmistrzu, też remont boiska sportowego przy SP1. To taka kolejna inwestycja, jeżeli tutaj mówimy o szkołach. To prawda, to jest taka zaszłość sprzed lat. Wszyscy się chyba przyzwyczaili już, chociaż może nie wszyscy, bo ci, którzy do mnie wnosili ten wniosek, to raczej się nie przyzwyczaili do tego asfaltowego boiska, na którym młodzież mogła co najwyżej pograć w piłkę nożną. I to nie do końca bezpiecznie. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na przebudowę tego boiska i myślę, że do końca września to boisko będzie gotowe. To będzie boisko uniwersalne, boisko tartanowe, podobne do tego boiska, które oddaliśmy do użytku w Ochabach. Tylko w mniejszej skali w centrum miasta jesteśmy ograniczeni tutaj terenem. Jeżeli chodzi o oświatę, która jest dla nas najważniejsza, to rok 2021 będzie takim rokiem, w którym wiele rzeczy nowych wprowadzimy w oświacie. Na przykład wdrożymy elektroniczny nabór do szkół podstawowych. Na przykład pozyskujemy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na realizację dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej na kwotę 30 tysięcy. Na przykład podsumowujemy projekt przedszkolny w przedszkolu Odkrywam Świat. Na przykład pozyskujemy środki do kolejnej zielonej pracowni w szkole podstawowej w Pierścu. Walczymy w pierwszym etapie o kwotę 10 tysięcy, obecnie wnioskujemy o 40 tysięcy. Będziemy chcieli zrealizować unijny projekt w szkole w Pogórzu Otwarcie na zmiany, zajęcia dydaktyczne dla uczniów z różnych przedmiotów. Będziemy realizować ten remont boiska przy szkole numer 1. Rozpoczniemy budowę nowego budynku przedszkolnego. No i to jest w zasadzie chyba to. Nie powiedziałem tu o dwujęzyczności w szkole w Kiczycach i w Ochabach, ale myślę, że do tego jeszcze wrócimy i będzie okazja do kolejnego wywiadu. To na pewno, panie burmistrzu. To może przejdźmy teraz do dróg, bo to też temat, który zawsze interesuje mieszkańców. Które drogi w tym roku doczekają się remontu? No, rozpoczęliśmy w tym roku wspólnie z powiatem remont drogi Stalmach na dolnym odcinku. Bardzo skomplikowany projekt. My wykonaliśmy ten projekt. Wymiana kompleksowa wszystkich instalacji podziemnych, jest ich tam dość sporo, budowa nowej kanalizacji deszczowej, no i oczywiście docelowo nowa, na porządnej podbudowie wykonana nawierzchnia, chodniki. Termin planowany oddania tej inwestycji 30 listopada. Mamy trochę problem z miastem i z dojeżdżającymi tam, między innymi ja mam taki problem, że niestety ta droga nie ma dobrego dojazdu, objazdu. W związku z tym dojechanie do centrum miasta wiąże się z objazdami rzędu 5 do 8 kilometrów. Z powrotem cały czas jest utrzymany jednokierunkowy ruch przez ulicę Stalmacha. Z powrotem można wrócić w kierunku Dębowca. Także pytanie, panie burmistrzu, jak długo te utrudnienia? Myślę, że poznaliśmy tego wykonawcę przy okazji realizacji w ubiegłym roku ulicy Góreckiej. Tam był znacznie większy zakres i bardzo sprawnie to poszło. Jestem bardzo zadowolony, dlatego też ucieszyłem się, kiedy dowiedziałem się, że to ten sam wykonawca będzie robił ulicę Stalmacha. Aczkolwiek zawsze te zakresy są różne.
Jak pamiętamy, z ulicy Góreckiej w trochę może nieformalny sposób, ale można było skorzystać już wcześniej i też tak robiono. Tak też mieszkańcy robili. Natomiast czy to się da tu na ulicy Stalmacha zrobić? Czy dopiero po oficjalnym otwarciu po 30 listopada, no ja oficjalnie muszę mówić, że po oficjalnym odbiorze. Czy on będzie 30 listopada, czy wcześniej, tego w tej chwili nie potrafię powiedzieć. Rozumiem. Panie burmistrzu, jeszcze jakieś ważniejsze inwestycje drogowe w tym roku? 2 lata temu rozpoczęliśmy taką inicjatywę, Rada się na to zgodziła, żeby zwiększyć szybkość realizacji nakładek w sołectwach i zmienić system. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg opracował taki nowy system i dzięki temu znacznie przyspieszyliśmy z realizacją nakładek. Chodzi o nową nawierzchnię, o nowy dywanik na starej drodze, mocno sfatygowanej. Jak wiemy, gmina Skoczów ma w sumie 170 km dróg, 33 w mieście, reszta na wsiach. Są to co prawda drogi niejednokrotnie bardzo wąskie, ale dzięki rozproszeniu zabudowy no wszędzie muszą być również doprowadzone drogi. W tym roku będziemy robić te nakładki we wszystkich sołectwach. Na nakładki mamy zabezpieczoną kwotę około 2 milionów złotych i myślę, że biorąc pod uwagę ceny, które są na rynku obecnie, jeżeli chodzi o przetargi, że uda nam się zrealizować większość tych zamierzeń, które sobie planujemy. Oprócz tego oczywiście, żeby móc w przyszłości korzystać z Funduszu Dróg Samorządowych, projektujemy nowe drogi. Takim projektem będzie projekt ulicy Wiślańskiej, która jest ulicą gminną. Takim projektem będzie projekt ulicy Powstańców, Łęgowej i Podkępie i Harcerskiej. Tutaj w centrum, można powiedzieć, taki zapomniany kawałek miasta. Tam już trwają między innymi prace wymiany części instalacji podziemnej, bo w każdym z tych przypadków rozmawiamy z wodociągami, ze SKOECO w zakresie kanalizacji i z innymi gestorami sieci, którzy wcześniej dokonują już wymiany tych sieci. Także niestety powodując pewne utrudnienia, ale wszystko ma cel taki, żeby w przyszłości mieszkańcom żyło się wygodniej i mogli szybciej poruszać się po mieście. Rusza też remont estakady. Wprawdzie to nie wasza inwestycja, ale na terenie gminy. Tutaj też się musimy, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami pewnie. Zakres prac obejmuje remont kompletny całej estakady i wymiany części konstrukcji nośnej nad torami kolejowymi. Jest to zorganizowane tak, według tego, co mówi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, że będzie jeden pas, jedna estakada, bo są jakby dwie, tak, równoległe, po dwa pasy. Kiedy będzie remontowana jedna, druga będzie czynna jako dwukierunkowa i vice versa. W sumie ma to trwać 13 miesięcy. Na koniec dość taki trudny temat, odpady, śmieci i podwyżki z tym związane. I apel, który Rada Miejska wystosowała do premiera. Proszę nam tak skrótowo wytłumaczyć, o co chodzi, o co apelujecie. Od dłuższego czasu, z pewnością od początku zeszłego roku, bo rozmawiamy na ten temat, rozmawiamy na temat problemów z odpadami. Zmienił się system prawny, musimy się rozliczać z wykonawcą od tony. To jak gdyby ujawniło wiele dodatkowych problemów. Wybudowaliśmy, oddaliśmy do użytku najnowocześniejszy PSZOK w powiecie. Na tym PSZOK-u znajduje się nowoczesna oczywiście elektroniczna waga. Mierzymy i ważymy każdy samochód, można powiedzieć. I mamy bardzo dokładną relację z tego, co jest wywożone od naszych mieszkańców. Faktem jest, że od 2014 roku licząc, do 2020 ilość wywożonych od nas, mieszkańców, odpadów wzrosła dwukrotnie. Z 5100 ton w 2014 roku do 10,5 tysiąca ton w roku 2020. A więc produkujemy olbrzymią ilość odpadów. Znaczna większość tych odpadów to są surowce wtórne.
I doszliśmy do wniosku, rozmawiając z radnymi, bo to ten apel jest efektem współpracy między innymi z Radą, z panem przewodniczącym, który też wiele inicjatyw w tym zakresie przedstawił, że ponieważ w tej chwili akurat trwają rządowe konsultacje zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach, ten apel powinien trafić właśnie w tym momencie na biurko pana premiera i spowodować, jak gdyby zasygnalizować konieczność większej ingerencji państwa i zainteresowania państwa w na przykład odbiór i organizację pracy związanej z odbiorem surowców wtórnych, czy w ogóle odbiorem odpadów. Również nie zgadzamy się z niektórymi opłatami, które są z tym związane, a mianowicie za tonę mniej więcej płacimy 900 zł. Natomiast aż 300 zł, przeszło 300 zł, to jest opłata administracyjna przeznaczona dla Urzędu Marszałkowskiego. Nie jest to dobry pomysł. Panie burmistrzu, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Moim państwa gościem był Mirosław Sitko, burmistrz Skoczowa.